śląskie granie. Mieliśmy wszystkie atrakcje i animacje nastawione właśnie na krzewienie tradycji śląskiej. Było mnóstwo animacji, mnóstwo konkursów sportowych i nie tylko. Na scenie występowali artyści, którzy albo zahaczali o śląski język, albo prezentowali wice śląskie. Mieliśmy również wspaniałych artystów, takich jak Respondek, jak Karpowicz Family, ale przede wszystkim mnóstwo rodzin z dzieciakami bawiło się z nami. Możemy od kilku lat sukcesywnie uczestniczyć w jakże ważnym wydarzeniu, bo pokazujemy to, co piękne i wartościowe, a szczególnie dzisiaj majowe granie po śląsku cieszy się niezwykłą popularnością i to jest taki akcent pokazujący, że Zabrze jest w sercu Śląska. Widzimy te uśmiechy, widzimy całe rodziny tutaj przychodzą, wypoczywają i pokazujemy, że w samym centrum Zabrza można rzeczywiście skorzystać nie tylko z tych różnych wydarzeń kulturalnych, ale uczestniczyć aktywnie w sposób taki bardzo sportowy i widzimy, że z tego korzystają całe rodziny zabrzeńskie. Można rzeczywiście skorzystać nie tylko z tych różnych wydarzeń kulturalnych, ale uczestniczyć aktywnie w sposób taki bardzo sportowy i widzimy, że z tego korzystają całe rodziny zabrzeńskie. No jak ci się to podoba na pierwszy rzut oka? Fajnie. No z czego chciałbyś skorzystać? Z tego. Pokręcić się na karuzeli? Tak. Dużo atrakcji dla dzieci? Myślę, że tak, także jest bardzo niecierpliwy, więc będziemy uciekać.